Zaczęliśmy ponad 7 lat temu w mieszkaniu studenckim. Nie wiem, czy to wyglądało lepiej niż garaż. Zaczęliśmy z Damianem programować naszą pierwszą grę, to był Space Jam. Zajęło nam to ponad tydzień. Zaczęliśmy próbować to wydawać na sklep Apple, który się właśnie pokazał. To był iTunes Store, to teraz jest. Grę wypuściliśmy w sobotę, tuż przed imprezą. Myśleliśmy, że jak wrócimy, to będziemy jeździć Bentleyami. Okazało się inaczej. Około roku jeszcze byliśmy w tym mieszkaniu studenckim. Już zatrudnialiśmy tam ludzi. Później się przenieśliśmy do inkubatora przedsiębiorczości przy Politechnice Wrocławskiej. I tam wynajęliśmy najpierw jeden pokój, później dwa, później trzy, później cztery. Zatrudnialiśmy już tam 20 osób. 3 lata mniej więcej od startu przenieśliśmy się do Sky Towera, to jest największy budynek w Polsce. Tam wynajęliśmy już od razu 600 metrów powierzchni, zbudowaliśmy zespół. Aktualnie około 70 osób, wszystko się waha, bo to zależy od projektu oczywiście. Takimi najważniejszymi kamieniami milowymi na drodze naszej firmy było to, że zdecydowaliśmy się najpierw na rynek free-to-play. To był rynek, który raczkował, my od samego początku byliśmy na nim. Wraz z rozwojem możliwości monetyzacji tych gier zaczęliśmy wdrażać reklamy, później się pojawiły płatności wewnątrz aplikacji. Teraz aktualnie wdrażamy rozwiązania multiplayerowe w naszych grach, gry, które będą się odbywały już na serwerach, z możliwością współzawodniczenia z milionami graczy. To się aktualnie dzieje. Przed nami też ciekawe rynki do podbicia, są Chiny. Tutaj bardzo ciężko pracujemy, żeby podpisać umowę z dystrybutorem gier na rynek chiński. No i liczymy na duże wzrosty dzięki temu. Ja zawsze byłem graczem, jak wyszła Cywilizacja 1, to ja byłem wtedy w szkole podstawowej mniej więcej, to była trzecia klasa podstawówki. To już wtedy potrafiłem siedzieć miesiącami przy komputerze i nie chodzić do szkoły. Moja mama się denerwowała, ja potrafiłem pójść do szkoły, wrócić, pograć na Amidze. Miałem jeszcze wcześniej Spectrum. Jak wyszedł World of Warcraft, to nie wiem, przegrałem w tą grę 4 lata, siedząc prawie 16 godzin dziennie. Nie wyobrażałem sobie kariery swojej w innej branży. Dla mnie to było oczywiste, że chcę robić gry. Akurat tak się złożyło, że mieszkaliśmy z Damianem w jednym mieszkaniu studenckim i stwierdziliśmy, tak, spróbujmy to, to jest fajny pomysł. Ja to traktowałem na poważnie. To był dla mnie full-time job od samego początku. No i dlatego też jesteśmy tutaj. To jest moje dziecko i tak naprawdę cieszę się, że udało nam się to osiągnąć. Ale przed nami dużo, dużo więcej na pewno. Takimi momentami krytycznymi w naszej firmie to były na początku, tak? To borykaliśmy się głównie z problemami finansowymi i jak przychodziliśmy do inwestorów na samym początku i mówiliśmy im, że mamy produkt, który jest darmowy i może zarobić miliony, to nikt nam nie wierzył na samym początku. Wszyscy pukali się w głowę i pokazywali gry na peceta, na konsole, które są sprzedawane. Mieliśmy problemy finansowe na samym początku. Oczywiście ludzie zawsze byli problemem. Od samego początku zatrudnialiśmy młodych ludzi, którzy jeszcze studiów nie skończyli. I technicznych problemów było bardzo, bardzo dużo, ale wszystko pokonaliśmy. Nauczyliśmy się bardzo wiele dzięki tej drodze właśnie i determinacji naszej do osiągnięcia celu. I myślę, że jesteśmy naprawdę dojrzałą firmą, która może w przyszłości osiągnąć wiele. W najbliższym czasie to na pewno rynek chiński. To jest eksploracja gier na Steamie. Rozważamy możliwość
otworzenia inkubatora w naszej, przy naszej firmie i inkubowania przyszłych twórców gier. Także będzie się działo bardzo dużo. Takim najważniejszym dla nas jeszcze tytułem, który ma wyjść, to będzie Top Speed 2. To jest tytuł, który ma zrewolucjonizować rynek gier wyścigowych. Sukces to jest cały czas oddalający się punkt na horyzoncie. Jak kiedyś sobie wyobrażałem, że to jest, że stanie tutaj jest sukcesem, to teraz go widzę o wiele, wiele dalej i będę dążył do osiągnięcia swoich marzeń, bo to wszystko się zmienia, jak się dochodzi do tego miejsca, gdzie się kiedyś myślało, że to jest sukcesem.